Słuchajcie, kochani, zatrzymajcie się na chwilę, posłuchajcie tego, co mam wam do powiedzenia. Mam do was takie pytanie. Znacie Jezusa, czy tylko o nim słyszeliście? Bo ja myślałam, że go znam. Urodziłam się w rodzinie katolickiej i mam wszystkie sakramenciki. Najpierw chrzest, potem komunia święta, wierzbowanie. I myślałam, że wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę nie znałam Boga. Tak naprawdę to tylko słyszałam, co inni o nim mówią. Poznałam Jezusa 4 lata temu i chcę wam powiedzieć, że jest całkowicie inny niż to, co przedstawiła mi religia od samego początku. Wiecie co? Ja zawsze chciałam zasłużyć. Zasłużyć u rodziców, u nauczycieli, u znajomych, byle tylko mieć akceptację. To samo robiłam z Bogiem. Te wszystkie sakramenciki, dobre, martwe uczynki. Robiłam wszystko, żeby tylko Bóg na mnie spojrzał. Ale prawda jest inna. Prawda jest taka, że relacje z Bogiem masz przez to, że po prostu chcesz tego, że zawołasz do Niego, a nie, że robisz dobre uczynki. Dla Boga to nie ma żadnego znaczenia. Musisz Go poznać. I wiecie co, kiedy ja miałam totalny syf w swoim życiu, kiedy tak naprawdę już nie chciało mi się żyć, kiedy miałam depresję, kiedy zakładałam maski, wiecie, wśród znajomych wszystko było w porządku, ale kiedy przychodziłam do domu, to ryczałam w poduszkę i nie mogłam zasnąć. Spałam po 2-3 godziny. I wiecie co? W tym akcie tego wszystkiego ja po prostu zawołałam do Boga. Z serca. Powiedziałam: Boże, zrób coś. Bo ja już nie wiem, co mam w ogóle robić. Źle mi jest. Oddaję Ci swoje życie. I wiecie co? W swoim pokoju, w środku nocy, spotkałam Jezusa Chrystusa. I w ogóle ten Jezus Chrystus był inny, niż przedstawiła mi religia. Jezus Chrystus przyszedł jako Bóg mocy. On mnie uwolnił. Ja nie wiedziałam w ogóle dokładnie, co się stało, ale wiedziałam jedno. Bóg jest. I Bóg właśnie mnie uwolnił. I chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus to nie jest opcja jedna z wielu. To jest jedyna opcja dla Ciebie. Możesz machać ręką, możesz mówić to pierdoły, ale zaświadczam Ci swoim życiem. Bóg żyje. Słowo Boże mówi, że musicie narodzić się na nowo z ducha. Z ducha. Ja z ciała urodziłam się 25 lat temu, ale z ducha narodziłam się 4 lata temu. Właśnie w pokoju, kiedy spotkałam się z Jezusem. Wtedy spadła ze mnie depresja, tony ciężarów. Musicie narodzić się na nowo, bo nie użycie Królestwa Bożego. Zbawienie jest za darmo. Za darmo. Nie z waszych dobrych uczynków. Nie uratuje was kasa, nie uratuje was wykształcenie, dobre postępowanie, pozytywne myślenie. Uratuje was jedynie relacja z Bogiem. Czy znasz Jezusa? Czy tylko o Nim słyszałeś? I wiecie, to nie jest tak, że Bóg jest dostępny tylko dla niektórych. W Kościele katolickim mówią na to, że to są wybrani święci. Ja też tak kiedyś myślałam. I ciągle mówiłam: Panie, nie jestem godna, tyle grzeszę, ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest dostępny dla każdego. On patrzy na serce. Bóg jest Bogiem serca. Sprawdź dzisiaj Boga. Sprawdź dzisiaj to, co ja mówię do Ciebie. Czy to prawda? Zawołaj ze szczerego serca. Powiedz do Boga, że chcesz Go poznać. A jestem pewna, że jeśli tylko zrobisz to szczerze, On Ci odpowie. I wtedy poznasz wielkiego Boga. Amen.